czołem żołnierze. Witają was, Kromka Chleba 90 i Mr. Cocos Fly w kolejnym już trzecim odcinku naszej serii Top 5. Tym razem przedstawimy wam miesiąc wrzesień. Niestety przyszło trochę mniej zgłoszeń, dlatego motywujemy was do tego, abyście nadsyłali swoje najlepsze akcje. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tej piątki, także zapraszamy do przesyłania, co żeście tam świetnego ugrali. Tak jest, moi drodzy. Dzisiaj standardowo na samym początku zwycięzca poprzedniego miesiąca, a jest nim Kokos GM Ganja Mafia. Chyba doskonale pamiętasz ten skillshot, bo ja przez długi czas nie mogłem wyjść z podziwu, jak ten gościu to ogarnął. Tak, słuchaj, śniło mi się to po nocach. Niestety coś czuję, że nigdy do czegoś takiego nie dojdziemy, ale Ganja Mafia jest po prostu zawodowym snajperem. Jest to chyba jedyna klasa, którą gra. Zgadza się, zgadza się. Także, moi drodzy, nasze dzisiejsze zestawienie zaczynamy, oczywiście, jak żeby inaczej, od miejsca piątego, a na miejscu piątym użytkownik grający na platformie PlayStation 4. I to jest, to znaczy się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie, co nie, Kokos? Tak, świetna akcja z bronią podnoszoną, snajperka, która zabija na jednego hita i kilka osób się pokarało. A na miejscu czwartym świetna akcja, jeżeli chodzi o trafienie wrogiego samolotu. Również PlayStation 4, ten sam użytkownik, ale wybraliśmy go właśnie z tego powodu, jakiego mogliście przed chwilą zobaczyć. Coś niesamowitego. Miejsce trzecie, czyli najniższy stopień podium. I to zrobiło na mnie osobiście i na Kokosie na pewno też bardzo duże wrażenie. Słuchajcie, klip troszkę dłuższy, P90, ale naprawdę gościu... No, sporymi umiejętnościami się wykazał i naprawdę spory tutaj score streak nam ugrał, także zobaczcie sobie. No, Kokas G18 i P90 na kanałach, jeszcze to zabójcza mieszanka. No, G18 jest naprawdę świetnym pistoletem, oczywiście, który strzela ogniem automatycznym. Kanały No Shard, czyli pewien standard, chyba najwięcej grana mapa, jeżeli chodzi o deathmatch drużynowy w Battlefield 3. No i P90, które posiada naprawdę bardzo dużo amunicji. W jednym magazynku nadaje się idealnie na takie dłuższe. Zgadza się. Ja szczerze mówiąc w Battlefield 4 jakoś po macoszemu to P90 potraktowałem, ale tak naszło mnie, żeby jednak może pod wpływem tego wideo tutaj spróbować sobie z powrotem nim zagrać, bo z tego co pamiętam w Battlefield 3, zresztą nawet jak tutaj widzimy, Danikus 43, no siepie niemiłosiernie, szczególnie w połączeniu z laserem, bo jak wiemy P90 było jedną z tych broni, które faktycznie z biodra strzelało się całkiem nieźle. No i oczywiście, no, laser jest tutaj niezbędny, znaczy jeżeli jest naprawdę bardzo szybka akcja i wielu przeciwników, to trudno, znaczy łatwiej jest po prostu strzelać z biodra, ponieważ przycelowanie zajmuje ciut więcej czasu, jeżeli chodzi o zaczęcie prowadzenia ognia. A tutaj widzimy też zmianę broni. Zgadza się. Także około 3300 punktów, a teraz miejsce drugie. Kokos? No, to jest po prostu, to mnie po prostu urzekło, słuchajcie, świetna, świetna akcja, jeżeli chodzi o artylerię rakietową w Battlefield 3 na mapie, którą ja szczerze nienawidzę, ale generalnie, no, udana akcja, słuchajcie, udana. I na pierwszym miejscu dzisiejszego zestawienia coś, co zwróciło naszą uwagę razem z Kokosem i coś, co pokazuje, że poza zwykłym zabijaniem, szczególnie na operacji Metro, bardzo liczy się też gra zespołowa. Tutaj niedługo będziecie mogli zobaczyć, że nasz zwycięzca dzisiejszego miesiąca nawet przedkłada reanimowanie swoich towarzyszy nad zabijanie wrogich przeciwników. Tak, dlatego to się znajduje na pierwszym miejscu, ponieważ jest to bardzo nastawione na współpracę drużynową. Dostanie się, no, można powiedzieć, na tyły wroga, reanimowanie swoich kompanów, czyli to, co naprawdę bardzo cenimy w całej serii Battlefield, co odróżnia Battlefielda od Call of Duty i no, co jest po prostu wspaniałe w tej grze i jeszcze, dlaczego w to gramy. Jeszcze nie zapominajmy, jednak sporo ludzi pozabijał na 1% zdrowia. No tak, świetna, świetna akcja i tutaj będziecie mogli obejrzeć akcje, które też były fantastyczne, ale nie udało się im dostać do top 5. Pamiętajcie o tym, jeszcze raz powiem, żebyście nadsyłali koniecznie swoje zgłoszenia, swoje najlepsze akcje, a być może to wy będziecie na pierwszym miejscu, być może to wy znajdziecie się w top 5 na kolejny miesiąc, także pamiętajcie o tym koniecznie. Zgadza się, także jeszcze ja wam tutaj przypominam, słuchajcie, jeśli wasza akcja nie znalazła się na przykład w tych bonusach, które tutaj widzicie, to nie znaczy, że była najgorsza, po prostu bardzo często mamy duży i spory
orzech do zgryzienia, tak jak na przykład z tą akcją, którą tutaj widzicie. Ta edycja w tym miesiącu była tego najlepszym dowodem, bo chyba tak naprawdę mieliśmy jeszcze dwa albo trzy materiały, które spokojnie z tych czy innych względów zasługiwały na któreś tam miejsce, ale myślę, że nikt nie będzie pokrzywdzony, bo pamiętajcie, to tylko zabawa. Także my się już z wami żegnamy, odmeldowuje się Mr. Cocosfly i Kromka Chleba 90. Czołem!